Cześć, nazywam się Piotr Jaworowski i jestem jednym z założycieli Arstena. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłem swoją pracę do kolekcji TEN. Photoshop był jednym z głównych i pierwszych narzędzi, które poznałem i towarzyszył mi przez całą podróż aż do teraz. Z racji tego, że nie potrafię rysować, o wiele łatwiej tworzyło mi się pracę koncepcyjną od razu w Photoshopie. Aktualnie Photoshop zajmuje drugie miejsce zaraz za Excelem, mailem czy telefonem komórkowym, ale nadal jest ulubionym narzędziem. Chciałem stworzyć ilustrację bardzo dynamiczną i jasną, w której główną rolę gra koszykarz, który zawieszony jest podczas danka. Linie świetlne, które ciągną się za nim, podkreślają energię, szybkość, jaką ten gracz wyzwala w sobie. A całość miała być magiczna i niespotykana. Temat sportowy był świetnym wyborem, jeżeli chodzi o projekt Collection 10. Zawsze byłem wielkim fanem koszykówki i ciągle śledzę newsy NBA oraz bardzo często gramy z chłopakami w NBA na PlayStation. Poza tym w przeszłości nie zrobiłem wielu prac, które opierały się o tematy sportowe, więc fajnie było spróbować czegoś nowego. Lubię mieć wolną rękę, jeżeli chodzi o kreowanie czegoś, natomiast w obecnej pracy im większy klient, im większe zobowiązanie, tym proces twórczy jest o wiele trudniejszy. Jest więcej ram narzuconych przez samą markę, przez klienta. Natomiast jedna i druga sytuacja jest jak najbardziej okej i lubię sprawdzać się w obydwu. Przy produkcji KeyVisuala, który idzie na cały świat, trzeba pamiętać o tym, aby porządek w PSD-ku był zachowany i wszystko było bardzo jasne. W końcu, po skończeniu swojej pracy, przesyłamy PSD-ka do innych firm na całym świecie, które też z tego muszą korzystać. Budując PSD-ka, zawsze staram się pamiętać o tym, aby był podzielony na trzy główne poziomy. Pierwszy to tło, drugi część główna oraz trzeci, którym są warstwy korekcyjne, jeżeli chodzi o kolor i ogólny feeling całego obrazka. Trzymanie się takiej struktury pliku pozwala na łatwiejsze przenoszenie ilustracji KeyVisuala na różne formaty. W momencie, kiedy mamy osobno tło i wszystkie elementy, łatwo możemy przesuwać je, zmieniać ich wielkość, tworzyć nowe formaty. Przez lata wiele osób pytało mnie, jak uzyskać efekt świetlistych linii. Tak naprawdę receptura jest prosta. Wystarczy przygotować zdjęcia światła miasta w nocy lub latarki na ciemnym tle i dzięki specjalnym filtrom w Photoshopie, które pozwalają wyginać te zdjęcia, uzyskujemy bardzo fajny, świetlisty efekt linii, który następnie duplikowany, zmieniany kolor, skalowany w dół, w górę, pozwala nam uzyskać bardzo fajny, zdetalizowany efekt świetlistej linii. W projekcie TEN Collection wykorzystałem ponad 20 różnych zdjęć dostępnych na łamach serwisu. Starałem się, aby cała ilustracja wyglądała prosto, natomiast zdjęcia były ze sobą połączone w taki sposób, aby to połączenie było niezauważalne. Na co dzień w Arstenea używamy wielu metod, łączymy ze sobą ilustracje 2D, 3D, podmalunek czy fotomanipulacje, łącząc ze sobą, aby uzyskać jeden konkretny efekt. W tym przypadku chciałem skupić się jak najwięcej na fotomanipulacji i użyciu materiałów dostępnych w serwisie Fotolia. Przy produkcji użyłem technik, które były mi bardzo dobrze znane. Przez lata robiłem wiele efektów świetlnych, zdetalizowanych, z wieloma partiklami. Dlatego tutaj od samego początku wiedziałem, do czego dążę i było to tylko i wyłącznie kwestią czasu, aby uzyskać efekt, jaki miałem w głowie. Mój obrazek jest skończony. PSD możecie znaleźć na stronie TEN Collection. Dzięki za oglądanie.